Że rozdaliście pierwsze gwiazdki dwa tygodnie temu już i jak wrażenia, jak, jak to poszło i tak naprawdę czy te głosy, które dochodzą ze środowiska piłkarskiego coś, coś tam dały wam do myślenia już? Projekt wzbudza rzeczywiście duże emocje, ale to chyba dobrze. To znaczy, że projekt jest zauważony i mocno wierzymy, że zmieni sporo rzeczy. Natomiast zacznijmy od początku, że, że projekt certyfikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej jest to naprawdę super projekt. Jest to innowacyjny projekt, który jest skierowany do każdego podmiotu, który prowadzi działalność dla dzieciaków z piłki nożnej, zajęcia pozaszkolne, a takich podmiotów w Polsce mamy bardzo dużo. Do projektu przygotowywaliśmy się sporo, kilka dobrych naście miesięcy, i projekt rozpoczęliśmy fazę pilotażową w lutym tego roku. I rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, 29 listopada ogłosiliśmy wszystkie te podmioty, które otrzymały gwiazdki, czyli certyfikaty na trzech poziomach brązowym, srebrnym i złotym. Może powiedzieć, że to był bardzo intensywny czas, który absolutnie się nie kończy, tylko właściwie się zaczyna, bo ten projekt. Zaczyna się, bo rozdaliśmy certyfikaty i tu nasza rola i, i, i Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale przede wszystkim tych wszystkich podmiotów, które otrzymały te wyróżnienia, absolutnie się nie kończy, tylko ona dopiero się zaczyna. To był czas bardzo intensywny składania wniosków, to był czas weryfikacji tych wniosków, to był czas weryfikacji programów szkoleniowych, to był czas wizyt, wizyt kontrolnych każdego podmiotu, który, który chciał po ten, po ten certyfikat sięgnąć, a spełniał warunki formalno-prawne, to jest praca komisji weryfikacyjnej, komisji odwoławczej, to jest praca trenerów monitorujących, to jest praca grupy, bardzo szerokiej grupy także trenerów, specjalistów Departamentu Szkolenia, Komisji Technicznej, która pracowała nad wytycznymi programo, programów, która pracowała. Nad weryfikacją każdego wniosku, więc bardzo intensywny czas, no ale tak jak wspomniałam, jesteśmy na początku i, i dyskutujmy um, po to, aby tak naprawdę ten projekt był z każdej edycji, ale też z każdego miesiąca na miesiąc po prostu lepszy.